Witamy na kanale Fotoformy. Bohaterem dzisiejszego nagrania jest Panasonic S5 Mark II. Szczerze, z taką dużą ekscytacją podszedłem do recenzji tego aparatu, bo na S5 Mark II czekałem bardzo długo. S5 Mark I, jeżeli pamiętacie recenzję na naszym kanale, była takim jedynym aparatem od bardzo dawna, który mógłby mnie skłonić do zdrady systemu Sony, którego osobiście używam w zastosowaniach profesjonalnych i bardzo sobie go cenię za autofokus. Natomiast w przypadku S5 Mark II dostajemy wreszcie poprawiony autofokus, który naprawdę może stawać łeb w łeb z innymi markami konkurencyjnymi na rynku, ale o tym za chwileczkę. Przyjrzymy się po kolei wszystkim aspektom, takim jak ergonomia, jakość obrazu, jakość nagrań wideo, shutter, rolling shutter i tym podobne rzeczy. Także zaczynamy po kolei, tak jak zwykle zaczynamy od ergonomii. I jeżeli chodzi o ergonomię, to ten aparat dokładnie reprezentuje to, czym jest, czyli jest świetnym dealem, jak to mówi się, nie po polskiemu, czyli jest świetnym aparatem w relacji jakość-cena. I tak samo jest z ergonomią. To nie jest najlepszy ergonomicznie aparat na świecie, ale jest świetny, jest doskonale wyważony, ma dokładnie to, czego byśmy oczekiwali, czyli manualny obrotowy guzik, przełącznik pasm z trzema ustawianymi trybami użytkownika. Mamy przełącznik trybu szybki, wolny, wyzwala czasowy rozdzielczości, wysokiej rozdzielczości zdjęcia. Mamy white balance ISO, korekcja ekspozycji, dwa pokrętła tutaj, pokrętło, które jest joystickiem również, czyli można go dotykać, naciskać w dół, w górę i wybierać tutaj na zasadzie takiej rotacji. No i oczywiście bardzo dobrze wyprofilowany joystick z łatwym dostępem kciuka, co możecie zobaczyć zresztą na przebitkach. Co bardzo mi się podoba u Panasonica, że również wywalony mamy tutaj na zewnątrz przełącznik autofokusa, czyli dokładnie tyle, ile potrzeba. Nie więcej, nie mniej. Moim zdaniem świetna ergonomia, taka nierozpraszająca, nieprzesadzona, po prostu doskonała ergonomia do doskonale wyważonego aparatu, jakim Panasonic S5 Mark II zdecydowanie jest. Jeżeli chodzi o slot kart pamięci, to oczywiście, tak byśmy się spodziewali, są tutaj dwa sloty karty pamięci. Jeżeli chodzi o złącza, to również mamy tutaj bardzo bogato, bo mamy wejście słuchawkowe, wejście na mikrofon, mamy również pełnowymiarowe HDMI, brawo, dziękuję, że to już w tym kierunku coraz bardziej idzie. I 10-watowe ładowanie, co jest bardzo fajne, bo zarówno przy nagrywaniu, jak i ładowaniu 10 W pociąga ten port, co oznacza, że można nagrywać powietrzne czasy. Amen. Dobra, idziemy dalej. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, jeszcze tylko powiem, to wyświetlacz jest na bardzo przyzwoitym poziomie, ale to właściwie o wyświetlaczu nieco chciałem powiedzieć o wizjerze OLED, który naprawdę super wygląda. Bardzo ładnie się na to wszystko patrzy, także nie można się czepiać, wszystko jest gitara. Ale przejdźmy do najważniejszej rzeczy, czyli do tego, co interesuje nas najbardziej. I tutaj od razu powiem, to będzie bardzo praktyczna recenzja aparatu S5 Mark II, a nie taka recenzja, gdzie będę się zagłębiał w każdy detal, bo te rzeczy wiadomo, one są na internecie, można o nich poczytać. Także tak jakby już nie czuję tej potrzeby, żeby o nich opowiadać, dlatego skupię się na takich rzeczach, które są najważniejsze z praktycznego punktu widzenia i które ten aparat wyróżniają i stawiają wśród aparatów naprawdę wyjątkowych. Dobra, przechodzimy do jakości obrazu. Jeżeli chodzi o zdjęcia, w zdjęciach jakość jest bardzo dobra. I tutaj to, co zawsze za to zachwalę Panasonica, to sami możecie zobaczyć, że prosto z aparatu mamy bardzo dobry white balance, bardzo dobrze wyważone kolory. W portrecie, jeżeli chodzi o zdjęcia, mamy bardzo ładne odcienie skóry, tak zwane skin tony, które na przykład na przykładzie zdjęć mojego synka małego z Hiszpanii, kochanego mojego Natusia, możecie zobaczyć, gdzie te kolory skóry są od razu z aparatu trafione. To samo w przypadku portretów mojej żony. Przy okazji możemy tutaj się przyjrzeć, jak działa też autofokus i on w zdjęciach działa bardzo fajnie. Jest zabetonowany na oko, jest dokładnie tam, gdzie trzeba. Jest bardzo responsywny. Powiem od razu, że czuję, że nie jest tak responsywny jak w moim prywatnym A7 Mark IV, ale jest na przykład bardziej responsywny niż nawet w najnowszych konstrukcjach Fuji czy Canona. Czyli to jest naprawdę wielka pochwała z mojej strony, jeżeli chodzi o responsywność autofokusa. Cały czas możecie na przebitkach zobaczyć, że ten autofokus naprawdę bardzo dobrze działa, jest trafione, oczko ostre, tam gdzie trzeba dokładnie on jest. I w ogóle fotografowanie tym aparatem jest bardzo przyjemne, mnóstwo ustawień, także naprawdę fotograficznie nie ma się czego czepiać. Natomiast to, gdzie tutaj ten aparat naprawdę wygrywa, no to oczywiście funkcje wideo i tutaj jest bogato, naprawdę bogato.
To, co przykuło moją uwagę, i nie będę opowiadał teraz o każdej funkcji wideo, bo naprawdę w Panasonicu mogłoby trwać godzinę, to, co przykuło moją uwagę, to to, że mamy odczyt z całej matrycy, czyli mamy możliwość kręcenia całym sensorem i to daje aspekt boków 4x3. I możecie powiedzieć, po co mi 4x3, jak wszystko jest 16x9, a nie 4x3. 4x3 to były telewizory kinoskopowe. Prawda, panie Kowalski, natomiast chodzi o to, że 4x3 jest bardzo praktyczny i dla wszystkich, którzy są wtajemniczeni, będziecie doskonale wiedzieć, o co chodzi. 4x3 to świetna możliwość wykorzystania w mediach społecznościowych, w pionie. Możecie sobie wykorzystać, dokadrować te filmy i wykorzystać je na YouTube. Zresztą sami zobaczcie na przebitkach, jak fantastyczna jest jakość tych nagrań 4x3 i jak duże możliwości kadrowania mamy z pełnoklatkowego odczytu sensora. Także tutaj Panasonic zdecydowanie dostaje u mnie wielki, wielki plus. Jeżeli chodzi o jakość nagrań wideo, to sami zobaczcie, na przykład w 4K bardzo podoba mi się, że oprócz tego tradycyjnego płaskiego profilu, bardzo dobrego, zresztą łatwego i fajnego w pracy, który ma Panasonic, macie na przykład takie coś dla bardziej amatorskich rozwiązań, czyli na przykład macie normalny profil, który prosto z aparatu dobrze wygląda. Tutaj macie w 4K, takim tradycyjnym 16x9, ale też możecie zobaczyć, że można sobie przełączyć profil na flat. I to nie jest flat w postaci loga, tylko to jest flat w postaci takiego, że wypłaszcza nam ten obraz, żebyśmy dostali trochę większą rozpiętość tonalną, ale bez konieczności jakiejś gigantycznej postprodukcji stosowania specyficznego luta, który pochodzi zresztą od Panasonica i który akurat do najwierniejszych w tym przypadku się nie zalicza, jest taki trochę kreatywny za bardzo jak dla mnie, bardziej niż wierny, ale to jest zupełnie odrębny temat. Dobra, teraz przechodzimy dalej, jeżeli chodzi o funkcję wideo, to jest stabilizacja. No i stabilizacja obrazu to jest kolejna rzecz, której ten aparat wyróżnia na niesamowity plus. Dawno czegoś takiego nie widziałem, biegłem dzisiaj jeszcze nagrywając, przed nagraniem tego filmu, biegłem za moją żoną. Sami możecie zobaczyć, bez stabilizacji, ze stabilizacją automatyczną i ze stabilizacją standardową te nagrania, to po prostu jest aparat, który jest najbliżej gimbala ever. Po prostu nigdy wcześniej nie spotkałem się, żeby aparat przy kręceniu z ręki był tak zabetonowany i to w tak ekstremalnych warunkach. I dodatkowo powiem jeszcze jedno. Czasami jest tak, że zalecałem, nie wiem czy zauważyliście na tym kanale, zalecałem, żeby stabilizację lepiej wyłączyć, szczególnie tą cyfrową, lepiej zrobić sobie ją w postprodukcji, bo przesadzona stabilizacja może tylko obraz zepsuć. Natomiast w przypadku S5 dodatkowo tego czynnika nie ma, czyli stabilizacja naprawdę wyróżnia go na plus. Jest moim zdaniem chyba jednym z najlepiej, jeżeli nie najlepiej stabilizowanych aparatów na rynku. Kropka. Dobrze, przechodzimy dalej. Teraz zobaczcie sami na autofokus w przypadku filmu. I tutaj również jest bardzo ciekawie. Sprawdziłem dystans, od jakiego aparat zaczyna widzieć obiekt. Tutaj możecie zobaczyć na przykład, jak mój syn jedzie w naszą stronę. Możecie też zobaczyć, jakby jak śledzę właśnie moją żonę i a propos tego właśnie nagrania, tam też widać, że ten autofokus pomimo tego wyszarzonego nieba i takiego braku jakiegoś wielkiego kontrastu, naprawdę jest tam, gdzie trzeba. Możecie też zobaczyć, jak ten autofokus działa w portrecie, gdzie moja żona się obraca, gdzie kręci głową, czy możecie też po prostu zobaczyć w ogóle testy autofokusa, które przeprowadziłem. Przepraszam za te nagrania z iPhone'a, ale po prostu nie miałem przy sobie rekordera żadnego, więc po prostu sami możecie zobaczyć na przykładach tutaj, że w wideo ten autofokus sprawdza się świetnie. Tutaj nasz montażysta Bartosz wykrył, że autofokus nie ma tylko fazowy autofokus w przypadku Full HD, szczególnie chyba w przypadku 120 klatek i 60 klatek na sekundę. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Natomiast no są to jakieś kompromisy, które w tym aparacie występują, natomiast ogólnie ja akurat no nie kręcę Full HD, bo po prostu jak mam 4K, no to kręcę w 4K, kropka. A propos Full HD, to zrobiłem też testy Full HD, bo czasami jest tak, że aparaty 4K świetnie kręcą w 4K, Full HD jakaś taka, nie wiem, niesamowita miazga wychodzi, takie... Natomiast w tym przypadku trzeba powiedzieć, zobaczcie na dwa przykładowe filmiki, które zrobiłem a propos Full HD. Też ten aparat świetnie kręci Full HD, też te kolory są bardzo ładnie oddane i ta Full HD nie jest potraktowane po macoszemu w kontekście jakości obrazu, natomiast jest potraktowane po macoszemu w kontekście, trzeba powiedzieć, autofokusa. Dodatkowo jeszcze przeprowadziliśmy też testy, właściwie przeprowadziliśmy. Krzysiek Basel przeprowadził z naszej redakcji, przeprowadził testy takie studyjne tego autofokusa i miał okazję porównać go z S5 Mark I oraz miał okazję go przetestować na obiektywie Sigmy, dedykowanym obiektywie do tego aparatu 28-70 oświetle 2.8 i sami możecie zobaczyć, że w przypadku statycznych ujęć, takich łatwych ujęć, to właściwie aparaty radzą sobie na bardzo podobnym poziomie. Natomiast w przypadku ruchu i takich trudniejszych dla aparatu w ogóle bardziej takich jakby
challenging, jak to mówią Amerykanie, prawda, sytuacji, to w tym momencie ten autofocus S5 zdecydowanie wygrywa. Bardzo ważne jest jednak, że część tych, testów była wykonywana na serwisowym tak zwanym softie, czyli takim, który jeszcze nie jest tym ostatecznym softwarem. I generalnie widzimy bardzo mocno, że Panasonic jeszcze pracuje nad softem. I to na przykład też widoczne jest w przypadku dystansu, z którego autofocus łapie. Na 20-60 zauważyłem, że dość blisko musi obiekt, na przykład w postaci mojego syna jadącego na rowerze, musi podjechać do aparatu, żeby aparat chwycił obiekt i zaczął rysować tą ramkę. Ponieważ 2060 jeszcze nie ma ostatecznie jeszcze tego skompatybilizowanego software'u z oprogramowaniem wewnętrznym nowiutkiej S5 Mark II. Lepiej to już wygląda, gdzie mamy dedykowany soft, na przykład na 85, którą pokażę Wam za chwileczkę, na 85, czyli portretowej stałce, gdzie ten soft już jest bardziej kompatybilny i gdzie obiekt na przykład wykrywany jest z bardzo dużej odległości. Także to w przypadku testów na tym etapie autofokusa jest bardzo, bardzo istotne, żebyście wiedzieli, ponieważ możecie powiedzieć, no dobrze, oglądaliśmy recenzję na Fotoformie, a na przykład musi blisko podejść obiekt, żeby było widać. Albo na przykład jest lepiej niż pokazywaliście. No tak, ponieważ możecie już działać na nowszym oprogramowaniu aparatu, ponieważ wiadomo, że zaraz po premierze tych aktualizacji pojawia się zawsze najwięcej i możecie też już pracować na dopracowanym softie, jeżeli chodzi o współpracę z konkretnym modelem obiektywu. Chociaż powiedziawszy szczerze, ta Sigma, która jest dedykowana jest już na L-mount, sprawdza się, jak sami możecie zobaczyć na przebitkach i z rejestratora typowo studyjnego, studyjnych testach bardzo, bardzo dobrze. Dobrze, przejdźmy teraz jeszcze do jednego ważnego aspektu, jakim jest rozpiętość tonalna tego aparatu. I tutaj aparat ten wypada bardzo, bardzo dobrze. 14,2 stopy, czyli 14,2 przysłony, to jest to, czym chwali się Panasonic. No i muszę powiedzieć, że faktycznie według testów takich laboratoryjnych, które wyczytałem, to faktycznie tak działa. Natomiast w przypadku bardzo kontrastowych zdjęć, które wykonałem specjalnie, żeby sprawdzić rozpiętość tonalną, czyli kolejny raz, nie laboratoryjnie, tylko żeby zobaczyć, jak to w praktyce działa. Sami możecie zobaczyć na przykład to zdjęcie pod światło palm z tymi pięknymi roślinkami pod palmami. Po wyciągnięciu w Lightroomie czy kamera RAW po prostu wygląda bardzo dobrze. Rozpiętość jest świetna, jak zbliżymy teraz na cienie, to sami możecie zobaczyć, że tam nie ma bardzo dużo ziarna. Jeżeli już o ziarnie mówimy, to w ogóle aparat wypada bardzo nieźle w tej kategorii również. Ziarno jest równomierne, jeżeli występuje, zresztą możecie zobaczyć na dużych zbliżeniach. Natomiast co dla mnie jest bardzo ważne, mamy tutaj dwie natywne czułości ISO. Jest to 640 i 4000 i w tych czułościach ten aparat pracuje fantastycznie. I przy 4000 dla wszystkich, którzy kręcą śluby, fotografują w trudnych warunkach oświetleniowych, to jest dobra wiadomość, bo przy 4000 naprawdę to ziarno jest minimalne. Czyli teraz przychodzi czas na podsumowania. Jak plasuje się nasz mistrz S5 Mark II? Plasuje się, jeżeli chodzi o autofokus, lepiej powiedziałbym niż Fuji. I to powiem dlatego, że sami zobaczcie teraz takie nagranie, jeszcze jedno właśnie, gdzie autofokus jest, wykrywa dwie twarze moich dwóch synów, Tymka i Natka. I zobaczcie, Fuji ma na przykład taką tendencję, że przeskakuje między jedną a drugą twarzą, a jak już jest więcej twarzy, to jest w ogóle po prostu nie wiadomo, gdzie jest ten autofokus. I super, bo wykrywa twarze, ale po prostu jest bardzo niezdecydowany. Zresztą podobnie niezdecydowanym systemem autofokusa może pochwalić się tutaj Canon. Natomiast owszem, Panas wykrywa różne twarze, natomiast skupia się na jednej. Nie ma tego elementu rozproszenia. Dopiero paluszkiem możemy przełączyć, a nie, chcę na tą twarz się skupić. I w tym momencie Panas nas przełączy. Czyli krótko rzecz ujmując, jeżeli szukacie aparatu, który ma świetny autofokus, to zdecydowanie jest to świetny wybór. Sony nadal wygrywa, szczególnie w ciemnych warunkach oświetleniowych, czyli jeżeli bardzo ciemne warunki oświetleniowe i autofokus to jest Wasz priorytet, Sony wciąż będzie lepszym wyborem, tu mówię otwarcie, natomiast zdecydowanie mamy tutaj lata świetne przeskoku pomiędzy poprzednimi generacjami. Dalej, jeżeli chodzi o stabilizację obrazu, tutaj znowu Panas wygrywa zarówno z Panasonicem, jak i z Canonem i trzeba powiedzieć, że jeżeli chcecie kręcić wideo z ręki i to jest Wasz priorytet, to zdecydowanie jest to jeden z najlepszych wyborów na rynku, jeśli nie, a to już odważnie powiem, najlepszy. Jeżeli chodzi o jakość obrazu, jeżeli chodzi o kolory i tak dalej, to jest taki typowy Panas, czyli krótko rzecz ujmując jest bardzo dobrze, naprawdę nie można się tutaj niczego czepić, rozpiętość tonalna na bardzo wysokim poziomie, na bardzo dobrym poziomie,
wyższa niż u Canona, niższa nieco niż u Sony, ale krótko rzecz ujmując, jest to bardzo, bardzo, bardzo dobry środek. I teraz, co jeszcze dodatkowo przekonywałoby mnie do wejścia w system Panasonica, to ergonomia jedno, ale funkcje specjalne, na przykład podwyższona rozdzielczość nagrywania dźwięku, asysty różnego rodzaju, czyli macie do anamorfika asysty, macie do płaskich profili asysty, które są wbudowane już w aparat. Bogactwo funkcji wideo jest absolutnie fantastyczne, biorąc pod uwagę cenę tego aparatu, bo oczywiście są bardziej zaawansowane aparaty w dużo wyższych pieniądzach, natomiast jeżeli chodzi o całą hybrydowość tego aparatu, rewelacja. Jeżeli chodzi o jego responsywność, powiedziałbym, że moje A7 Mark IV prywatne stoi na nieco wyższym poziomie, natomiast pierwszy raz w historii posiadania A7 Mark IV stwierdzam, no naprawdę, naprawdę nieźle. I jeszcze jedna rzecz. Mam tu ze sobą jeszcze aparat, nie aparat, tylko obiektyw 85 mm w świetle 1.8. Rozbudowujący się system obiektywów Panasonica i w ogóle to, że zastosowali montaż L, dzięki któremu mamy dostęp do dużej ilości szkiełek, to jest naprawdę fantastyczna rzecz. Niezamknięty system, rozwijający się system, otwarty system. A ta 85 jest dla mnie świetnym przykładem, że Panasonic potrafi zrobić fantastyczne szkiełka, bo ten obiektyw jest lekki, mały, ostry i bardzo dobrze sprawdza się w portrecie, co możecie sami zobaczyć. Portrety wykonane tym szkiełkiem naprawdę wyglądają bardzo fajnie. Naprawdę odzorowanie jakby tych tonów skóry w tym wszystkim, no naprawdę działa to super. Więc podsumowując, Panasonic zdecydowanie dostaje naszą rekomendację. To jest najlepszy aparat moim zdaniem w stanie Panasonica, jeżeli chodzi o relację jakość cena i w ogóle, szczerze powiedziawszy, jest strasznie przekonywujący, biorąc pod uwagę jeszcze tą fantastyczną stabilizację obrazu. Zaczyna wiać jak nie wiem co. To są wady nagrywania na zewnątrz, a nie w studio. Dlatego będę już kończył tę recenzję. Dajcie w komentarzach poniżej znać, co myślicie o Panasie S5, o czym chcielibyście, żeby inni użytkownicy na tym kanale wiedzieli. Oczywiście pozdrawiam Was serdecznie, Fotoforma. Zapraszamy do sklepu we Wrocławiu, w Warszawie i do zobaczenia w następnym nagraniu.